Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Grana Kompa. Ja jestem Paul Belus. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie, a w dniu dzisiejszym no kolejne zmiany na kanale, które po części są wymuszone, po części, no cóż, po przemyśleniu pewnych aspektów doszedłem do wniosku, że jednak warto te zmiany wprowadzić od razu, a mowa tutaj o nowej funkcji, która została wprowadzona na platformę YouTube. Chodzi o ochronę dzieci. No i tutaj YouTube niestety, ale będzie od stycznia w sumie restrykcyjnie podchodził do tematu oznaczania filmów nadających się dla dzieci, jak i tych nie nadających się dla dzieci. Jeżeli twórcy nie będą jakby oznaczali tych swoich filmów, bądź będą robili to nieprawidłowo, no to systemy samouczące Będą to robiły za nich, ewentualnie no będzie to ręcznie sprawdzane. Co jak wiadomo, no jeżeli chodzi o systemy samouczące się, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju automaty, no to zazwyczaj są z nimi problemy. Tak jest również w obecnej chwili, jeżeli chodzi o powiedzmy przekazywanie filmów jako nieodpowiedni dla reklamodawców itd. Na których nie można teoretycznie zarabiać, trzeba je wysyłać do sprawdzenia ręcznego, znaczy trzeba prosić o sprawdzenie ręczne i później, i później ewentualnie no, te filmy mogą zarabiać. No, na moim kanale praktycznie 100% filmów jest w stanie zarabiać, chyba że ja tego zarabiania nie włączam, ale wiele razy zdarzało się tak, że, że no, były blokowane no, i trzeba było wyjaśniać sprawę tak, żeby ręcznie pracownicy Google'a byli w stanie to przeanalizować, no i włączyć to zazwyczaj. Zapewne nikt trzygodzinnego czy dwugodzinnego godzinnego live'a nie sprawdzał, tylko od razu włączali. Takie miejsce miało choćby Green Hell, tak? gdzie, gdzie przez słowo Hell w tytule no, to te filmy miały problemy, były tak? blokowane. Tutaj, jeżeli chodzi o dzieci, wiadomym jest, że... No, Dzieci to skarb, tak i, 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 i no, trzeba ich chronić, natomiast no, w dzisiejszych czasach niestety, ale mm, młodzi ludzie, nieletni ludzie mają dosyć tak na dobrą sprawę, do 100% zasobów internetu. No i coś z tym trzeba zrobić, dlatego kanał Grana Compa już teraz zostaje spersonalizowany. I od dzisiaj, od 14 listopada 2019 roku, kanał Grana Compa jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób, Dorosłych, jeżeli chodzi o ogół kanału, natomiast jeżeli będą jakiekolwiek treści publikowane dla dzieci, no to wyjątkowo te filmy będą oznaczane jako filmy z przeznaczeniem dla dzieci. Czy dobrze, czy niedobrze? Cóż, z punktu widzenia dzieci, raczej nie. Ci, którzy, którzy mnie oglądają i, i lubią oglądać te, te materiały, będą osobami niepocieszonymi, jeżeli film będzie oznaczony jako, jako przeznaczony dla dzieci, no po prostu tam nie, nie będzie rzekomo można komentować i tak dalej, no zobaczymy dokładnie od stycznia jak to będzie wyglądało, ja na razie nie będę oznaczał swoich materiałów jako, jako dostępne dla dzieci. Cóż, dzieciaki, nie martwcie się, coś dla was specjalnie będę przygotowywał, natomiast wszystkie osoby pełnoletnie, no to... Wy, jak, jak wejdziecie, no to wiadomo, w dalszym ciągu nie zmienia się nic na kanale zgodnie z regulaminem. E, mojego kanału przepinać nie wolno ubliżać nikomu, e, nie wolno obrażać e, nikogo prowadzącego również. <ścoughs> także, także tak to wygląda. Natomiast e, no cóż, no musimy być w zgodzie z prawem, co prawda nie naszym polskim, no ale, no ale jednak publikujemy to na platformie YouTube, która rządzi się e, prawami. Innymi. To wszystko moi drodzy. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa pa!